Ze studia telewizji HTS w Słubicach witam Państwa, Waldemar Uberna. Drodzy Państwo, dziś kolejny odcinek naszego programu Na finiszu kadencji, rozmowa z radnym. Od stycznia wróciliśmy do tego cyklu, bo mieliśmy tam kilkumiesięczną przerwę, generalnie celową, bo im bliżej wyborów, tym lepiej oczywiście. Dziś odcinek 11. Naszym gościem jest radny Rady Miejskiej w Słubicach, pan Bernard Jasiewicz. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry Państwu. Panie Bernardzie, no taką tradycją naszych spotkań jest to, że nasz gość rozpoczyna od tych kilku słów o sobie. Jest pan Słubiczaninem, czy nie, co pan i tak dalej, prawda? Tak, jestem Słubiczaninem od urodzenia, tutaj się urodziłem, także mieszkam 37 lat z przerwą na studia tylko. Po studiach wróciłem, coś więcej, żona, dwójka dzieci, mam swoją firmę. Jeśli chodzi o Radę Miejską, to teraz kończę drugą kadencję. I w tej kadencji jestem przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego. Firma moja związana z nieruchomościami. Trochę obsługa firm deweloperskich, zarządzanie, pośrednictwo. Jasne. Jeszcze inne rzeczy, ale to by trzeba było już takie... Na dłuższą rozmowę. Na dłuższą rozmowę, tak, tak. Coś związanego ze studiami, albo studia oczywiście w jednym kierunku, a potem praca oczywiście w innym kierunku, jak to dzisiaj bardzo często bywa. No tak, dobrze. Tak, zbliżamy się powolutku do finiszu kadencji, bo mamy styczeń, wybory w kwietniu planowane, samorządowe. Może właśnie w paru słowach, jak przebiegła ta kadencja? Co się udało zrealizować? Takie tematy, na które miał pan, czuje pan, że miał pan naprawdę znaczący wpływ? Znaczy, może znaczący wpływ to za dużo powiedziane, bo no, Rada jest organem kolegialnym, więc decyzje są po prostu większością podejmowane. Natomiast jakby, no, zawsze są rozmowy z burmistrzem, jeśli ktoś się chce jakiś nacisk zrobić, zwłaszcza na przykład w swoim okręgu. Tak, tak jak wiadomo, ja swój okręg 12, z którego startowałem dwa razy i dostałem się do Rady, więc jak są rzeczy, które dotyczą tylko tego okręgu, no to wiadomo, że najpierw rozmowa z burmistrzem, czy coś takiego w ogóle robimy. Czasami trzeba oczywiście radnych przekonywać do tego, a czasami burmistrzowi, jak ten pomysł też pasuje, no to jest realizowany. Także nie chcę mówić, że jakoś miałem wpływ konkretnie na jakąś tam dużą rzecz, natomiast... Właśnie może z innej strony, to co sądzi pan, że świetnie, że został zrealizowany, jakby wspierał pan mocno. To znaczy, nie? Ta kadencja w ogóle była taką kadencją, gdzie bardzo wiele inwestycji się udało zrobić i to tych dużych, tak? I to mi się właśnie podoba, bo jakby u tego burmistrza, że poszedł te inwestycje duże. Wiadomo, że te malutkie też trzeba robić, tak? Tu kawałek chodnika, tu jakiś asfalcik trzeba zrobić, ale na budowę nowej szkoły, tak, za 12 milionów i inne, które są planowane, duże inwestycje, to jest jakby ten kierunek, który mi się podoba i na który też naciskałem i ten kierunek jest, wydaje mi się, właściwy. Często też są takie inwestycje, których nie widać, wie pan. Ja mam na myśli te wszystkie wodociągowe, kanalizacyjne inwestycje i wiem, że tu też jakby miasto mocno wspierało. Tu w czasie tej waszej kadencji dużo rzeczy było zrobionych. Myśmy robili z ZUS-iem troszeczkę filmów, naszym ZUS-iem i pamiętam, kiedy rozmawialiśmy z prezesem ZUS-u, kiedy mówił, że poszły dziesiątki milionów, których nie widać, bo one są w ziemi po prostu. Tak, ale też moim zdaniem troszeczkę za mało informacji o tej inwestycji poszło, bo to była inwestycja nastawiona przede wszystkim na kanalizację sanitarną. Tak, tak. Nasz ZUS nie ma nic wspólnego z wodami deszczowymi. No właśnie. Tak? Właśnie. I później pojawiają się słowa, że tak, tyle milionów poszło, a dalej jest kałuża koło Urzędu Skarbowego, tak? No, to nie miało z tym nic wspólnego, tak? Albo zostało 9 kilometrów wodociągu zrobionego nowego, ale jeszcze jest 30 kilometrów niezrobionego. Więc te awarie są na tych 30 niezrobionych, a nie na tych 9 zrobionych. Tak? Więc no to jeszcze lata długie, żeby to wszystko doprowadzić do ładu. Ale dobrze, że to się dzieje. Jasne, jasne. Jeśli chodzi o sam kontakt z mieszkańcami, proszę powiedzieć, jak często pan rozmawia z mieszkańcami, jakie poruszają główne tematy, na co zwracają uwagę, jakby odcinając jakąś tam taką część hejtową, bo ona zawsze gdzieś tam jest, nie? Bo ktoś by chciał wybudować jakiś tam tunel pod Odrą i tak, no już nie mówimy na razie o tych rzeczach. Fajnie by było, gdyby było. Okay. To znaczy, ja od początku kadencji, mojej pierwszej, tak, czy poprzedniej kadencji, ja dałem kontakt do siebie mieszkańcom mojego okręgu i z tego korzystają, tak? Także mam normalnie telefony, dzwonią do mnie w jakiejś sprawie, spotykałem się w terenie z mieszkańcami mojego okręgu, pokazywali mi, niektórzy chcieli, a nie, panie Bernardzie, musimy się koniecznie wieczorem spotkać, bo wieczorem będzie coś tam widoczne, jasne, co w dzień jest. Więc takie spotkania były.
Kontaktują się też ze mną osoby, które nie są z mojego okręgu i też jakieś swoje sprawy poruszają. Ja nawet dosłownie 20 minut temu też miałem telefon od mieszkańców z mojego okręgu w jakiejś sprawie. Właśnie teraz mi naświetlili, więc też muszę się zorientować, o co tam chodzi. Także ten kontakt jest i to nawet właśnie tak bezpośrednio, że po prostu nawet do mnie dzwonią i proszą o spotkanie. Także to się odbywa. No to o to generalnie chodzi właściwie w tej funkcji radnego praktycznie, nie? No, o ten kontakt bezpośredni i o tą bliską relację z mieszkańcami, bo to jest podstawa przecież. Ja też od początku informowałem, tak powiem, pisemnie, tak? Ja w swoim okręgu po prostu wysyłałem listy, tak? To tam prawie 1000 listów zawsze szło z informacjami, co chcę zrobić, co udało się zrobić. Jasne. I w zasadzie, jeżeli już mówimy o tym końcu kadencji, to chyba tak mogę się pochwalić, że to, co przez te dwie kadencje informowałem ludzi, co chciałbym, żeby zostało zrobione, to w zasadzie w 100% jest zrobione. Ostatnią z tych rzeczy to jest remont ulicy Witosa, który teraz będzie wchodził w fazę realizacji. Tak? Także w tym roku pierwszy etap powinien być zrobiony. I to, co moich wyborców i mieszkańców mojego okręgu informowałem, co bym chciał, żeby tam zostało zrobione, to zostało. Oczywiście są jeszcze inne rzeczy, które widzę, ale tutaj jestem zadowolony, że w zasadzie 100% z mojej listy jest wykonane. Także to też z tego się cieszę. Jasne. Bardzo. Chciałbym jeszcze właściwie taki jeden temat poruszyć, jak się z racji też bycia zarządcą nieruchomości. Chodzi mi o to, że przez szereg lat widziałem pana często jako człowieka dbającego ogromnie o czystość. To znaczy mam na myśli te wiaty. Kiedy powstały wiaty, pamiętam, to chyba pierwsza wiata chyba była na tej, gdzie mieszkałem również, bo to waszej tutaj tej społeczności całej. I ten proces przyzwyczajania ludzi do segregacji, którą generalnie za każdym razem sami robiliście, tam zatem wchodziliście do tego. Było tak, niech pan powie parę słów o tym, bo to ja wiem, myślę, że to jest no, totalna sprawa. My od wielu lat prowadzimy taki jakby program uświadamiania ludzi, pokazywania, na czym to. Ja wiem, że te tematy segregacyjne się trochę zmieniały w międzyczasie i no, wiemy, nie wiem, czy to się, teraz się znowu nie zmienią, ale jednak jakby te podstawy pozostały ciągle, nie? Znaczy podstawy pozostały. Rzeczywiście było tak, że jak już mieszkańcy no, nie zrobili tego, co trzeba, to tak, to wkraczaliśmy, najczęściej tata sam, albo ja czasami z tatą wkraczaliśmy i tak, i sprzątaliśmy sami te wiaty świetnikowe, to się zgadza, ale też, ja już to kiedyś chyba tutaj wspominałem w HTS-ie, nawet ustawienie pojemników zmienialiśmy, żeby zobaczyć, jakie będzie optymalne ustawienie, żeby ludzie wrzucali tam, mieli bliżej z tym, co najczęściej jest wyrzucane. Także rzeczywiście tych konstelacji zrobiliśmy chyba z 7 różnych, z tego co pamiętam, ze zbiornikami. No i jedna, tak powiem, kolokwialnie zażarło, tak? Zażarło, znaczy w tym ustawieniu było lepiej. Chociaż teraz nawet przy tym, jak są pojemniki opróżniane, to potem też panowie wstawią już inaczej, tak? No tak, znowu tak. Wejdę i znowu zamieniam te pojemniki, żeby stały w innym ustawieniu. Tak? No czystość kluczowy temat właściwie dla miasta, prawda? Więc jakby tutaj... To jest temat na osobny program chyba. No a na osobny program, na osobny. Pewnie gdzieś na naszą też kolejną kampanię typu Suwice czyste miasto. Ale to już w przyszłości będziemy robić. Dobrze, panie Bernardzie, gdyby pan miał taki 100% wpływ na decyzję rady, co by pan chciał zrealizować w naszej gminie? Wie pan, zawsze jak się idzie do wyborów, to jest jakiś dream, jeden wielki, główny. Na przykład co można byłoby zrobić, co może niekoniecznie jest realne na ten czas, ale gdzieś przyszłościowo daje szansę. Ja mam takie pomysły, które w ogóle nie wiem, że są realne. Okay. Znaczy inaczej, one są realne, bo one są wykonywane, zwłaszcza w dużych miastach. Tak? Wiadomo, że te małe rzeczy trzeba też robić. I tego jest, chociażby właśnie tak jak mówiłem, w moim okręgu też je widzę, jest dużo jeszcze rzeczy do zrobienia i w całym mieście tych malutkich rzeczy też jest sporo. Natomiast ja myślę o takich rzeczach naprawdę dużych. I dla przykładu mogę powiedzieć, że coś takiego było niedawno zrobione w Szczecinie, gdzie przy budowie nowej drogi tam wyburzono całą masę budynków, tak żeby przeprowadzić i usprawnić komunikację. I to się dało zrobić. Tak? Tam nie było protestów z tego powodu. Władza się z mieszkańcami porozumiała i zostało to zrobione. I takie rzeczy też można robić. Tak? Więc czy nie zakładać z góry, że już się nie da, bo tam się... Tak, tak. I takich miejsc w Słubicach, gdzie coś takiego byłoby do przeprowadzenia, co pewnie byłoby bardzo trudne, żeby zrobić, ale nie nierealne, pewnie dałoby się to zrobić. Nie teraz wskazywać tych miejsc, bo ja to jestem jasne, w stanie na mapie jasne, to dokładnie tak, powiedzieć. Jasne. Ale tak, ale pewnych rzeczy się pozbyć, zrobić tam przede wszystkim zieleń, jakieś skwerki, tak, albo na jakąś instytucję, która naprawdę jest nam potrzebna.
Tak jak od jakiegoś czasu jest mowa o Domu Kultury, który sam w sobie dzisiaj jest już za mały. No tak, Z wykupieniem się nie udało, żeby to powiększyć. Więc są takie miejsca, tak? I to bym z chęcią... tylko to jest naprawa błędów sprzed wielu lat. I to naprawdę wiele lat by trwało, żeby to zrobić, ale nie mówię, że to jest nierealne. Jasne. I to było fajne, żeby takie miejsca uporządkować. Mhm. Mamy też jakby taki, no nie mały, bo w weekendy mocny armagedon komunikacyjny w mieście. Ma pan jakieś pomysły na rozwiązanie tego, na próbę rozwiązania tego, bo to jest troszeczkę taki węzeł gordyjski, jakby nie patrzeć. Nie jesteśmy niezależni tutaj, że możemy to rozwiązać, bo ta strona niemiecka odbiera samochody. Prawda? Znaczy tak, strona niemiecka odbiera i strona niemiecka wprowadziła te kontrole, więc o tyle, ile można się kontaktować, co burmistrz robi, tak, kontakt z tymi służbami, żeby to usprawnić, no ale nie jest to zależne od naszego burmistrza, że zrobi tam telefon i nagle korków nie będzie. Rozwiązanie takie doraźne, szczerze, nie bardzo widzę doraźnego rozwiązania, bo przepustowość naszego jednego mostu jest taka, a nie inna. No tak. I nic z tym nie zrobimy, tak? Zawsze pojawił się temat od wielu lat, jak w poprzedniej kadencji byłem w komisji tej polsko-niemieckiej i tam pojawił się już ten temat mostu tak zwanego północnego, żeby alternatywnego jeszcze jeden most, tak, alternatywnego. On, ten temat został ale tam byłby odbiór z tamtej strony, bo chodzi o to, że jak ci znów wjadą na, wie pan jakby. No tak, ale mamy teraz jeden przesmyk, a tak to byłyby dwa. By dwa, no tak, też prawda. Wiadomo, tak, że to jest byłoby połączone z tą obwodnicą naszą, która jeszcze no, nie istnieje i no, szanse są, ale to wiadomo, że jeszcze lata to potrwa. Więc żeby to teraz rozwiązać, nie bardzo to widzę. To jest kwestia już tego, co po prostu strona niemiecka robi na co dzień, tak? Są w stanie to w pewnym sensie usprawnić, tak? Z tego, co widziałem, bo też przejeżdżam przez most. Tak. No nie zawsze to robią, tak? Mimo tych porozumień, to z własnych obserwacji. No wiem, że też w takich kryzysowych momentach włączała się tutaj nasza policja, bo był, pamiętam, chyba poprzedni weekend, czy jeszcze poprzedni, gdzie do miasta zaczęli wpuszczać tylko numery na Słupickich. Tak, też, no bo to było rozwiązanie takie, bo mieszkańcy się nie mogli dostać. Tak, prawda? Ja też byłem weryfikowany, bo samochód na obcych rejestracjach. Natomiast właśnie to się wiąże z tym, co poprzednio mówiłem, co bym zrobił, tak? Tak, Słubice nie mają drugiej drogi takiej równoległej przez miasto, tak? No bo wiadomo, mamy ulicę na przykład Konstytucji 3 Maja, ona dochodzi do prywatnych działek, tak, które częściowo są zabudowane, częściowo nie. Ale kto powiedział, że tego nie można zrobić i poprowadzić tą nitkę na przykład dalej tak, i mieć taką równoległą drogę. To jest bardzo duży temat, ale kto powiedział, że jest to nierealny? Nie mówię, że za rok, za dwa, tak, ale może w perspektywie 15 lat na przykład dałoby się coś takiego zrobić. I to są właśnie takie rzeczy, na które... No to się marzą, żeby coś takiego zrobić. No, to tak jasne, tak. Jasne. Dobrze. A jakie są plusy, a jakie minusy pełnienia mandatu radnego? To zacznijmy od plusów, bo to pierwsza rzecz to jest informacja, wiedza, rozwój i jakby nauka, rozwijanie się przy tym. Tak? Jako plusy mówi pan. Jako tutaj, plusy, że ma pan... Tak. No bo jednak wiedząc coś jakby w pierwszej kolejności, jakie są zamiary, co się dzieje. I taki szerszy ogląd chyba też sprawy, nie? Szerszy ogląd, tak. Też no, jak nie byłem w Radzie, tak, to dlaczego oni czegoś tam nie zrobili, tak? No czego tego nie można zrobić? Tak. No jak już się w tym jest, to no tak, no rzeczywiście, jakby tego nie można zrobić. Tak. To są kompetencje innego organu, tutaj już mamy kompetencje czy rządowe, czy wojewódzkie, czy... I rzeczywiście gmina na to nie ma wpływu. I to jest też wiedza, która byłaby przydatna w ogóle wielu osobom, żeby było łatwiej zrozumieć to, co się dzieje i dlaczego się dzieje. No właśnie. Tak, bo to pokutuje cały czas. Natomiast z minusów, w zasadzie główny minus to jest takie bezpodstawne jakieś tam oskarżenia, tak, które są i czasami są naprawdę bardzo daleko idące. Tak, no bo jak już ktoś oskarża o sprawy no, takie kryminalne, no tak, tak. To już jest za daleko idące bezpodstawnie. Bo jeżeli ktoś krytykuje merytorycznie, jasne, chce zrobić lepiej, trzeba to przyjąć. Jak zgadza ktoś nie umie tego przyjąć, to nic w ogóle nie startuje, bo to jest bez sensu. Ma pan rację, to właśnie o to chodzi. Tak, tak, ale już takie bezpodstawne, bardzo grubo oskarżenia. A personam jazda taka... Tak, ale tak jak mówię, no to już są nawet takie rzeczy, które no, już prokuratora miał wchodzić, no tak, ale takie się zdarzają też. Jasne, no tak, już jako osoba publiczna w tym momencie, no tak, bo to w mieście tak, jest tak, się tak, i jeszcze człowiek. Trzeba jakoś sobie z tym radzić. Dobrze. Panie Bernardzie, czy myśli pan o starcie na kolejną kadencję? Tak. Przyznaję, jak najbardziej. Też już jakieś tam pierwsze rozmowy takie, że w jakąś określoną grupą idziemy, to takie rozmowy już były, więc jak najbardziej. Jak startowałem pierwszy raz, to nie miałem o tym pojęcia, ale myślę, że dość gładko w to wszedłem i
jakby spodobało mi się to. Jasne, tak, bo to trzeba lubić też, no tak, nie jest też tak, lubić. Wie pan, ja, czasami ktoś powiedzmy decyduje się na, dobrze, znaczy, będę walczył. Dobrze się w tym czuję. No właśnie o to chodzi, tak, nie? Jest, nie? Jest okay, tak. Jasne, jasne. I gdzieś tam człowiek może działać i może realizując dla miasta wiele rzeczy, też realizować jakieś swoje wewnętrzne rzeczy, które są dla niego ważne z powodu bycia człowiekiem i chęci robienia pewnych tak, rzeczy. Ale też na za większą skalę. Ileś lat powiedzieć o tak, komuś, o, tak, o, miałem wpływ. Na to wpływ, co się stało dzięki temu, tak? To, jasne. To tak, to jest bardzo, bardzo fajne. Dobra. A można powiedzieć naszym widzom, dlaczego mieliby na pana zagłosować? Możemy coś powiedzieć? Dlaczego mieli na niego zagłosować? No właśnie. Powiem tak, domyślam się, że będę startował z tego samego okręgu, z którego już dwukrotnie startowałem. No i chyba ta sprawczość moja jest widoczna, tak jak już zaznaczyłem, że to wszystko, o czym informowałem mieszkańców mojego okręgu, no zostało w zasadzie w 100% zrealizowane. Widzę kolejne rzeczy do realizacji, więc myślę, że mam się czym pochwalić, nie muszę się wstydzić, tak? Nie muszę przed nikim uciekać i wzroku chować, że coś tam jest nie tak, więc myślę, że jakby mnie wybrali na kolejną kadencję mieszkańcy tego okręgu, to będą z tego zadowoleni. Jasne, można kontynuować pewne rzeczy, prawda, i jakby nowe rozpoczynać z pewnością, nie? Tak, także jest, super. Jest dużo do zrobienia. Dobrze, panie Bernardzie, myślę, że to na tyle, na naszą krótką rozmowę, ale taką w miarę treściwą. Chyba, że chciał pan coś jeszcze dodać? Specjalnego? Nie, coś lubię pytania pomocnicze. Dobrze, tak? Okej, nie. To mamy. Dojechaliśmy do szóstego, więc mamy tutaj wszystko. Państwu tylko przypomnę, że na finiszu kadencji rozmowa z radnym, czyli nasz cykl, kolejny, 11 odcinek, a naszym gościem był dzisiaj radny Rady Miejskiej w Słubicach, pan Bernard Jasiewicz. Dziękuję państwu, dziękuję panie Bernardzie. Dziękuję, do widzenia.